Moi drodzy, przechodząc do Bożego Słowa, dzisiaj już pierwsza pieśń, którą słyszeliśmy, i później kolejna pieśń po wieczerzy brzmiała wnet o wnet, jaki cud. Wejdzie pański, tam lud. Ominąłem przymiotnik. Jak wejdzie? Z pląsaniem tam lud. Wiecie, ten przymiotnik, czy to określenie jest ważne. Wejdzie z pląsaniem tam lud. A to nie weźmie się tak od, że możemy żyć jak chcemy i nagle z pląsaniem. Prawda? Ale moi drodzy, otwórzmy już Boże Słowo. Właśnie te pieśni troszkę zrobiły wstęp do mojej usługi. Boże Słowo otwórzmy na liście, pierwszym liście apostoła Pawła do Tesaloniczan, 5 rozdział i 1-3 wersety. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. A o czasach i porach, kochane siostry, kochani bracia zgromadzeni na tym miejscu, również i wy, którzy będziecie przez internet tego słuchać, nie muszę wam przypominać. Gdzie kiedy myślałem o tej usłudze, myśląc o czasach ostatecznych, wiecie, jakoś taką pokusę miałem, żeby mówić troszkę o znakach, które uświadamiają nam Jego przyjście. Ale właśnie przypomniał mi się potem ten werset, że nie ma potrzeby tego przypominać. I chciałbym mówić troszeczkę dalej, bo to, myślę, wiemy. Choć troszeczkę może powiem, ale chciałbym podkreślić właśnie tą myśl o czasach i porach. Może powiem tak, nawet nie powinniśmy usilnie przypominać, bo powinniśmy to wiedzieć. Powinniśmy mieć oczy otwarte na to, co się dzieje wokół nas. Myślę, że tutaj czytając ten werset, czytamy, że nagle na ten świat przyjdzie zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. W obrazie tego wersetu, który powiedziałem, powiem tak, że ten świat jest już w drodze na porodówkę. Myślę, że już na sygnale pędzi na porodówkę. I tytuł dzisiejszego zwiastowania właśnie tak chciałem zatytułować: w drodze na porodówkę. Moi drodzy, ten czas tak bardzo przyspiesza. Niebawem rozlegnie się głos trąby ostatecznej. Mówiąc ostatecznej, wydaje się, że skoro jest słowo ostateczna, to były jakieś wcześniejsze. I są jakieś wcześniejsze, są wcześniejsze ostrzeżenia. Myślę, że nie inaczej trzeba traktować to, co się wydarzyło ubiegłą sobotę. To potężne w skutkach, tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi w Nepalu. Gdzieś już ponad 10 tysięcy ofiar. Niesamowite. Miliony ludzi bez domów, bez dachu nad głową. Kolejne ostrzeżenie. Kolejny ból porodowy. Kolejny sygnał trąby, jeszcze nie ostatecznej. Tak zerknąłem troszkę do internetu, co tam mówią o tym, i zerknąłem na komentarze naukowców, którzy nie dają złudzeń. To jest początek. Według nich, według nauki. Przyroda uruchamia pewne procesy, które będą to nasilać. A więc, moi drodzy, jesteśmy w drodze na porodówkę. I dalej, już powiem, nie ma sensu przypominać, bo wiemy, chcę iść dalej. Ale moi drodzy, myśląc o tym, trafiłem na pewne proroctwo, które za moment przeczytam. Ale zanim go przeczytam, to pewną taką myśl, abyśmy zbytnio nie koncentrowali się na tym proroctwie. Moi drodzy, ono nie jest żadnym objawieniem. Nie jest żadnym czymś, jakąś nowością. Ono nie powinno gdzieś, nie chcę go czytać, żeby wzbudzać nasze emocje, czy strach, czy coś takiego. Chcę go po to przytoczyć, aby troszkę nam pomogło uświadomić sobie, w jakich czasach my żyjemy. Ale powiem nieco przewrotnie, w ogóle niepotrzebnie go przeczytam. Wiecie dlaczego? Bo to nam powinno wystarczyć. Pismo Święte. To jest wystarczające. Nie potrzebujemy kolejnych objawień. Przypomina mi się, jak sytuacja, kiedy
Jezus o niej opowiadał, kiedy Łazarz i bogacz żyli na tej ziemi, potem obaj dostali się na tamten świat. I kiedy bogacz, męki cierpiąc, prosił Abrahama, poślij kogoś tam z umarłych, aby ostrzegł moich braci. Jaką odpowiedź usłyszał? Parafrazując troszkę, nie ma takiej potrzeby. Mają Mojżesza i proroków. Niechże ich słuchają. Kochani, my mamy Boże Słowo. Mojżesza i proroków. I Nowy Testament. I ich słuchajmy. Niech Boże Słowo jest dla nas podstawą i jest wystarczające. Ale mimo wszystko przeczytam to proroctwo po to, aby troszkę nas ono zainspirowało do tego, żebyśmy sobie na świeżo uzmysłowili, w jakich czasach my żyjemy. To proroctwo również jest w biuletynie zawarte, może już ktoś zdążył zerknąć, więc jest. Nie wiem, czy uda się na ścianie też, żebyście mogli. Uda się. Więc słysząc, co będę czytał, i ktoś jest wzrokowcem, to może śledzić, łatwiej wam będzie. Pewna starsza, 90-letnia pani z Valdres w Norwegii w 1968 roku otrzymała od Boga widzenie. Ewangelista Emanuel Minos prowadził nabożeństwo w miejscu jej zamieszkania. Spotkał się z nią i ona opowiedziała mu, co widziała. Ewangelista wszystko spisał, uważał jednak, że brzmi to nieprawdopodobnie i włożył to poselstwo do szuflady. Potem prawie po 30 latach zrozumiał, że na temat tego widzenia musi porozmawiać z innymi. Ta pani z Valdres była prostą, godną zaufania chrześcijanką, żyjącą na wysokim poziomie duchowym. Miała dobrą opinię u wszystkich, którzy ją znali. A oto, co widziała. Widziałam czas przed przyjściem Jezusa i wybuchem III wojny światowej. Widziałam świat przedstawiony jako rodzaj globusa. Widziałam Europę, jeden kraj po drugim. Widziałam Skandynawię, widziałam Norwegię. Widziałam pewne sceny, które wydarzą się bezpośrednio przed tym, zanim ponownie przyjdzie Jezus, krótko zanim nastąpi ostatnie nieszczęście. Nieszczęście, jakiego dotychczas nie przeżyliśmy. Ona wymieniła 4 etapy. Pierwszy. Zanim Jezus ponownie przyjdzie i krótko przed wybuchem III wojny światowej, będzie takie odprężenie, jakiego przed tym nie było. Zapanuje pokój między supermocarstwami na wschodzie i na zachodzie. I zapanuje długotrwały pokój. Tu w nawiasie jest dopisek ewangelisty. Pomyślcie o tym, że to było powiedziane w 1968 roku, kiedy zimna wojna osiągnęła swój kulminacyjny punkt. W trakcie tego pokojowego okresu w wielu krajach dojdzie do rozbrojenia, również w Norwegii, a my nie będziemy przygotowani do III wojny światowej. A wojna rozpocznie się w taki sposób, jakiego nikt nie oczekiwał, z całkowicie nieoczekiwanego kierunku. Aspekt drugi. Wśród chrześcijan zapanuje taka letność, jak nigdy dotąd. Odstępstwo od prawdziwego życia chrześcijańskiego, od prawdziwego, żywego chrześcijaństwa. Chrześcijanie nie będą otwarci na poważne, napominające, prorocze zwiastowanie, zanim przyjdzie Jezus. Nie będą chcieli słuchać jak dawniej o grzechu i zmianie swego życia. Zamiast tego pojawi się namiastka. Ewangelia dobrobytu. Nadrzędnym celem będzie, aby wiele osiągnąć, coś znaczyć. Dobra materialne i te rzeczy, które nam Bóg na swej drodze nigdy nie przyrzekł, będą najważniejsze. Kościoły, domy modlitwy i sale zborowe wolnych kościołów będą coraz bardziej pustoszały. A z drugiej strony za milionowe sumy budowane będą prestiżowe budowle. Zwiastowanie, do jakiego byliśmy przyzwyczajeni przez wiele lat, przez wiele pokoleń, jak wziąć Jego krzyż i naśladować Jezusa, zastąpią rozrywka, sztuka, kultura i to zacznie opanowywać kościoły, domy modlitwy, kaplice. Tam, gdzie należałoby ze wzdychaniem bojować o odnowę, uświęcenie i przygotowanie na powtórne przyjście Jezusa. Stan taki będzie się nasilać w coraz większej mierze, krótko przed przyjściem Jezusa. Aspekt trzeci. Będzie miał miejsce upadek moralny, jakiego nigdy dotąd ta stara Norwegia nie przeżywała.
Ludzie żyć będą na dziko, bez ślubu. Znów dopisek ewangelisty. To był rok 1968, a ja nie wierzę, że w tym czasie było znane pojęcie współżycia małżeństwa na dziko. Nieczystość przedmałżeńska, niewierność w małżeństwie będą całkowicie akceptowane i na wszystkie możliwe sposoby usprawiedliwiane. Pojawi się to nawet w chrześcijańskich kręgach i będzie tolerowane. To, co jest wbrew naturze, homoseksualizm, nie będzie uznawane za grzech. Krótko przed przyjściem Jezusa będą takie programy telewizyjne, jakich nigdy dotąd nie oglądaliśmy. Telewizja dotarła właśnie w 1968 roku do Norwegii. Telewizja będzie przepełniona przemocą, okrutną przemocą, tak, że ludzie będą się uczyć mordować, wzajemnie niszczyć, a na ulicach nie będziemy czuć się bezpiecznie. Ludzie będą naśladować to, co widzą. W telewizji nie będzie jedna stacja, jeden program. Ona nie znała pojęcia kanał, którego my używamy obecnie, dlatego nazywała kanały stacjami. Będzie to tak samo jak w radio, gdzie możemy po kolei włączać jednego nadawcę po drugim, a to będzie pełne przemocy. Ludzie będą to oglądać dla rozrywki. Będziemy widzieć przerażające sceny morderstw i wzajemnego wyniszczania, a to będzie się rozpowszechniać w społeczeństwie. Również sceny cielesnego współżycia małżeńskiego będą pokazywane w telewizji. Te najintymniejsze wydarzenia w małżeństwie będą się ukazywać na szklanym ekranie. Znów jego dopisek. To był rok 1968 i ja zaprotestowałem, wskazując na to, że mamy paragrafy zabraniające czegoś podobnego. Wtedy ta starsza pani powiedziała: tak się stanie, a ty to zobaczysz. Wszystko to, co mieliśmy kiedyś, zostanie zniweczone, a to najbardziej nieprzyzwoite zostanie pokazane naszym oczom. I aspekt czwarty. Ludzie z ubogich krajów będą przybywać masowo do Europy. W 1968 roku o takim napływie cudzoziemców nie było jeszcze mowy. Oni również przyjdą do Skandynawii i Norwegii. Ich będzie tak dużo, że ludzie będą myśleć o nich negatywnie i nieprzychylnie traktować. Będą ich tak traktować jak Żydów przed wojną. Potem zostanie osiągnięta miara naszych grzechów. Ja zaprotestowałem w sprawie napływu cudzoziemców. W tym okresie tego nie rozumiałem. Wtedy popłynęły łzy po policzkach tej starszej pani. Ja już tego nie zobaczę, ale ty to będziesz mógł zobaczyć. I wtedy nagle przyjdzie Jezus. I wybuchnie trzecia wojna światowa. To będzie krótka wojna. Ona to w swoim widzeniu oglądała. Wszystko, co dotychczas widziałam w czasie wojny, jest zwykłą zabawą w porównaniu do tego, i to skończy się bombami atomowymi. Powietrze będzie tak bardzo zanieczyszczone, że nie będzie można było oddychać. To przejdzie przez kilka kontynentów: Ameryka, Japonia, Australia i inne bogate kraje. Woda będzie skażona, nie będzie możliwa uprawa ziemi. Rezultat powyższego będzie taki, że pozostanie tylko resztka. A ta resztka z tych bogatych krajów będzie próbować ucieczki do tych ubogich krajów. A tam będą tak samo źle i nieprzychylnie traktowani, jak my obchodziliśmy się z nimi, gdy byli u nas. Jestem szczęśliwa, że tego nie będę musiała oglądać. Ale kiedy się ten czas przybliży, musisz się zdobyć na odwagę, by to opowiedzieć, co ja otrzymałam od Boga. Z tego wszystkiego nic nie jest sprzeczne z tym, co mówi Biblia. Ale ten, komu są przebaczone grzechy i dla kogo Jezus jest Panem i Odkupicielem, jest zachowany. Czytając te słowa, ma się wrażenie, że to nie jest proroctwo sprzed prawie pół wieku, 47 lat. Nawiasem mówiąc, mój rocznik. Ale czyta się to tak, jakby to był artykuł z wczorajszej prasy. Tak bardzo aktualne. Pozwólcie, że nie będę już tego komentował. Jest to w biuletynie, więc możecie sobie do tego wracać. Chciałbym raz jeszcze przypomnieć tą myśl, że o czasach i porach nie ma potrzeby przypominać. Ale w związku z tym, że mamy świadomość, jak blisko jest Pan,
jak blisko jest Jego przyjście, Jego powrót, co też nam w pewnym stopniu może i ten tekst uzmysłowił. Chciałbym przekazać trzy myśli. Pierwsza myśl, pierwsze pytanie jest takie, czy jesteś już bezpieczny w arce? Mówiąc słowo arka, mam na myśli oczywiście ten obraz z pierwszej Mojżeszowej, kiedy Noe budował arkę. I sam Jezus mówi, że czasy Noego są podobne do czasów przyjścia Syna Człowieczego. Wiecie, wtedy arka była ratunkiem dla ludzi. Kto z niej skorzystał, kto wszedł, ten przetrwał, ten przeżył, ten został wyratowany. Kto nie, ten zginął. I dziś ten symbol jest nam tak bliski. Tą arką jest Jezus Chrystus. I moje pytanie do każdego z was, jak tu jesteście, a pewnie do internautów, którzy będą to słuchać, jest takie, czy jesteś już bezpieczny w arce? To nieważne, jak życie twoje wygląda. Może jest bardziej nawet moralne niż tych, którzy są w tej arce. I może tak ci się wydaje, że niczego nie potrzebujesz, bo jesteś po prostu doskonały. Problem w tym, że możesz nie być w arce. I to jest wystarczające. Jeśli nie jesteś w Chrystusie, to zginiesz wiecznie. I nieważne, mówię, jak twoje życie wygląda. Może jesteś bardzo dobry, a może jesteś tak bardzo zły, że wydaje ci się, że nie masz już żadnych szans. I jedna skrajność jest niewłaściwa i druga. Jest miejsce dla każdego w arce, w Chrystusie. Możesz dziś przyjść do Niego, prosić o przebaczenie swoich grzechów, uświadamiając sobie, kim jesteś, że potrzebujesz zbawienia, że potrzebujesz ratunku. Nie chcę przy tym temacie gdzieś wpływać na emocje, bo to musi być podjęte bardzo świadomie. Bardzo świadomie. Ale jeśli wiesz, że tego potrzebujesz, nie ma sensu tego odwlekać. Tylko ten, kto będzie w arce, w Chrystusie, ten będzie zachowany, ten będzie bezpieczny. Druga myśl. Druga myśl związana z tym, to już jest pytanie do oblubienicy. Droga oblubienico, Kościele, radujemy się z tego, że jesteśmy w arce. Radujemy się z tego, że jesteśmy zbawieni. Ale moje pytanie, co dalej? Czy tylko to nam wystarcza? Tak, to jest prawda. Powinniśmy się radować. Powinniśmy się radować. Wiecie, tak bardzo mi się podobało, jak brat Sebastian we wtorek nabożeństwo prowadząc, powiedział, że ta myśl, że jesteśmy zbawieni, jest najważniejszą. Wręcz powiedział, że jeżeli ktoś ma większy powód do radości, niech wyjdzie i go powie do mikrofonu. Jakoś nikt się nie znalazł. Bo to prawda. Nie mamy większego powodu do radości niż ten, że jesteśmy zbawieni. Często o tym zapominamy. Ale taka jest prawda. Ale kochani, nie możemy na tym poprzestać. Nie możemy tej radości tylko dla siebie zachowywać. Ten świat wokół ginie. Nie bądźmy samolubni, żeby tylko się radować. Ale mówmy o tym innym. Kochani, słyszałem gdzieś takie zdanie, pewnie ono jest bardzo popularne. Ktoś powiedział, że jeśli rzeczywiście Kościół otrzymałby pełne objawienie tego, jak wygląda piekło, jak wygląda wieczne potępienie, to byśmy całymi dniami biegali po ulicach z Biblią, próbować ludzi ratować. Jasne, że to jest przekoloryzowane, ale coś w tym jest. Przypowieści 24:11 mówi: ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. Polecenie. Przypomina mi się tych czterech trędowatych w mieście Samaria. Kto zna historię, Biblię, ten dobrze wie, o czym ja mówię. Kochani, miasto Samaria ginęło. Praktycznie ginęło. Wycieńczone już zupełnie głodem na wskutek oblężenia przez wroga. I czterech trędowatych postanowiło sobie, no nie ma sensu dłużej tu siedzieć. I tak za moment zginiemy. Spróbujmy przejść do obozu wroga. Nic nie mamy do stracenia. Zostając w mieście, lada moment, i tak umrzemy. Więc wyjdźmy do obozu wroga. Jak nas zabiją, bez różnicy. A może przeżyjemy, może dadzą nam coś jeść. I pamiętacie, wyszli do obozu wroga
I okazało się, że w międzyczasie właśnie Bóg spowodował potężny cud. Oto cała armia, która ich otaczała, na skutek tego, że słyszeli jakiś rumor, jakiś ten wozów wojennych, wydawało się im, że król izraelski sprowadził na pomoc obce armię i ratując swoje życie uciekli. Oczywiście ogromny Boży cud. I oto ci trędowaci wchodzą i co widzą? Ratunek. Widzą ratunek dla siebie. Widzą pełne zaopatrzenie dla siebie. Najedli się raz, drugi, nawet coś tam powynosili. Aż w końcu jeden mówi trzeźwo, słuchajcie, nie robimy dobrze. Nie możemy być samolubni. Nie możemy my tutaj się zajadać, jak całe miasto ginie. Idźmy, powiedzmy o tym. I właśnie to jest postawa dla nas. To miasto, miasta, wsie giną. A my znamy, gdzie jest zaopatrzenie. A my wiemy, gdzie jest ratunek. Nie chowajmy tego dla siebie. Ale bądźmy tymi, którzy to czynią. Kochani, wykorzystujmy do tego każdą okazję. Przede wszystkim te indywidualne okazje. Ale moi drodzy, nie zapominajmy również o tych zborowych. Wiecie, tak to jest, że mamy tutaj co kwartał Dni Opamiętania. Niezwykła okoliczność, 3 dni praktycznie ewangelizacji. I to naprawdę potężnej ewangelizacji. A od lat tak się jakoś utarło, że jest to tylko dla przyjezdnych. Praktycznie nie wykorzystujemy tego jako zbór, a możemy. Jest to na tym miejscu. Jest to żywe Boże Słowo. Nawet można korzystać i z posiłków. Pytanie, czemu tego nie wykorzystujemy? Mamy takie możliwości. Wykorzystujmy to. Również wszystkie inne, już nie chcę się wdawać w szczegóły. I trzecia myśl, nad której się troszeczkę dłużej zatrzymam. I to jest znów pytanie do nas, do oblubienicy. Pytanie, czy tak naprawdę oczekuję Jego przyjścia? Albo inaczej, w jaki sposób oczekuję Jego przyjścia? Kochani, my stawiamy sobie jako ludzie mnóstwo celów do osiągnięcia. I dobrze. Życie bez stawiania sobie celów, potem wytyczania środków do ich osiągnięcia, to nie tak. Dobrze jest, zwłaszcza im jesteśmy młodsi, stawiać sobie cele do osiągnięcia i do nich zmierzać. Ale kochani, nie możemy zgubić tego priorytetu, tego głównego celu, który każdy z nas ma i powinien sobie go wciąż uświadamiać. Dokąd zmierzamy? Przecież ten świat nie jest naszym domem. Na tym, co sobie tu wyznaczamy cele, życie się nie kończy. Mamy wieczny cel, mamy zbawienie wieczne. Chrystus wkrótce przychodzi. I czy ten cel jest mocno zarysowany? Czy wciąż na nowo, każdego dnia uświadamiam sobie, jaki jest mój prawdziwy cel? Jaki jest główny cel? Czy naprawdę w tym kierunku zmierzam? Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan 4,17 przeto my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Moi drodzy, słysząc te słowa, i tak zawsze będziemy z Panem, co się dzieje w naszym sercu w tym momencie? Ja powiem tak, to powinno nas elektryzować. To powinno nas przeszywać dreszczem emocji, dreszczem radości i wdzięczności. Na zawsze z Panem. Moi drodzy, to jest główny cel. Wiecie, nie ma sensu nawet wchodzić w teologiczne dyskusje, jakie to niebo będzie, gdzie ono będzie. Ja powiem tak, ono jest tam, gdzie jest Jezus. Oczywiście upraszczając wszystko po kolei. Ale to jest cel. To jest to, co jest najpiękniejsze. I tak na zawsze będziemy z Panem. Jeżeli do tego nie tęsknimy, jeżeli do tej myśli nie tęsknimy, że na zawsze będziemy z Panem, to czy tak na pewno stoimy w szeregach oblubienicy? Moi drodzy, miejmy świadomość, bądźmy przekonani, że jeśli my rozumiemy, że czasy są końcowe, jeżeli my sobie uświadamiamy to, że Pan przychodzi, tym bardziej diabeł. On jeszcze lepiej o tym wie i nie bójcie się, on o tym nie zapomina. My czasem tak, on nie. Objawienie Jana w 12 rozdziale mówi tak. Biada ziemi, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo
bo wie, iż czasu ma niewiele. Bo wie, iż czasu ma niewiele. Kochani, on będzie wściekle atakował, bo wie, że czasu ma niewiele. I choć to tam jest troszkę w kontekście narodu izraelskiego, ale jestem przekonany, że to dotyczy w głównej mierze Kościoła. W głównej mierze to dotyczy oblubienicy. Tej oblubienicy, która tak naprawdę za nim tęskni. Bo ta oblubienica, która jest zletniała i tak naprawdę żyje życiem codziennym i w ogóle nie myśli o tym, to tak naprawdę diabeł ich już ma w swoich rękach. Ale mówię o tej, która tęskni do jego przyjścia, która czeka na jego przyjście. Na nią będą szczególnie skoncentrowane ataki. Ale powiem wam, że on jest bardzo sprytny. I nie myślcie, że on użyje środków, które wie, że nie będą działać. Użyje takich, które są jego zdaniem najłatwiejsze dla nas do przyjęcia. Efekt dla niego będzie najmocniejszy. I nie sądzę, że on przypuści na nas frontalny atak, zalew pokus do strasznych grzechów. Gdzie on ma lepszą metodę. Powolne usypianie. Doskonała metoda. Doskonała metoda. I o zgrozo wiele już swoich ofiar ma. Kochani, to jest jego doskonała metoda. Zająć nas wszystkim innym. Zająć nas rzeczami, które również są bardzo właściwe i dobre i potrzebne. Ale po prostu poprzestawiać nam priorytety. Zapomnieć, jaki jest główny cel. Zapomnieć, po co tak naprawdę tu żyjemy. Jaki jest cel naszego życia. Że celem jest spotkanie wieczne z Nim. Kochani, powiedzieliśmy sobie przed chwilą, że żyjemy praktycznie w przededniu Jego przyjścia. Że żyjemy, powiem, na moment przed weselem baranka. I w Biblii jest taki piękny psalm, który opisuje dokładnie ten moment. Kiedy opisuje ten moment, w którym my żyjemy. Czyli czas na chwileńkę przed weselem baranka. Jest to psalm 45. Jest to psalm z całą pewnością bardzo mesjanistyczny. Nie będę go całego odczytywał. Możecie sobie to później zrobić. Na parę fragmentów tylko chcę zwrócić uwagę. Kochani, ten psalm opisuje jakby w pierwszej części tego psalmu widzimy króla. Króla, który wyszedł, stoi i oczekuje na oblubienicę. W dostojeństwie, w majestacie swoim. A końcówka tego psalmu jakby przenosi swoją uwagę na oblubienicę. Na królową. Na tą, która zmierza w jego kierunku. Na tą, która wychodzi wraz z całym orszakiem. Czytamy, tam jest wiedziona do króla. I psalmista naprawdę w sposób taki pełen emocji opisuje tamtą atmosferę tego wydarzenia. Drugi werset mówi, serce moje wezbrało miłym słowem. Inny przekład mówi, kipi miłym słowem. Wiecie, wydaje się, że psalmista aż kipi z uniesienia i ekscytacji. On ledwie się powstrzymuje. On próbuje opisać coś, co w sposób proroczy widzą jego oczy. A co widzą? Widzą właśnie przyszłe wesele baranka i oblubienicy. Widzą Jezusa stojącego z berłem w ręku. Widzi Jezusa odzianego w królewskie insygnia z mieczem przypasanym do boku, pełnego chwały i majestatu. Widzi wspaniałego zwycięzcę. Zwycięzcę, który pokonał wszystkich wrogów. Wiecie, każda walka przez niego stoczona. Każde zwycięstwo przez niego odniesione. Każdy akt łaski. Wszystko to czynił dla oblubienicy. I teraz oczekuje jej. I teraz wyszedł, nie chcę dokładnie czytać tych fragmentów, ale czytamy, że wyszedł z komnaty i wyobrażam sobie, że stoi i patrzy gdzieś na drugą stronę pałacu. A stamtąd właśnie wynurza się ten drugi orszak. Oblubienicy. Oblubienicy, która jest wiedziona do niego. I tam jest cała symbolika tego, nie chcę w nią dziś wchodzić, ale i to złoto, i te wonności. Ale to wszystko oddaje to, że ona jest czysta. Że ona jest święta. Że ona jest piękna. Że ona jest rozmiłowana w nim.
że ona jest stęskniona do spotkania z Jezusem, z Królem, do tego, którego umiłowała, do tego, które całe życie na Niego czekała. I taka sceneria tego psalmu jest przedstawiona. Moment refleksji. Czy jestem taką oblubienicą? Czy jestem taką oblubienicą, która na Niego czeka, która codziennie o tym myśli, która żyje tym tematem, która pośród wszystkich obowiązków, z których nas nikt nie zwalnia, jednak mamy ten cel, to tęsknotę, to rozmiłowanie w Nim. I kochani, w takiej scenerii, którą przedstawia ten psalm, nagle pojawia się pewien głos. Trzeciej osoby gdzieś z boku. Wierzę, że jest to głos Ducha Świętego. Pojawia się to w momencie tuż przed zaślubinami. Podkreślam, czyli to jest dzisiejszy dzień. To jest dzisiejszy moment. Tuż przed weselem baranka pojawia się głos ostrzeżenia Ducha Świętego do tej oblubienicy. I tutaj przeczytajmy werset 11 i 12. Słuchajże, córko, i spójrz, i nakłoń ucha. Zapomnij o ludzie swoim i o domu ojca swego. Król pragnie wdzięku Twego. Pokłoń Mu się, bo On jest Panem Twoim. Zwróćcie uwagę na początek. Jest jakby trzykrotnie psalmista czy Duch Święty stara się przykuć uwagę oblubienicy. Być może zaaferowanej czymś. On daje jej trzy jakby takie ostrzeżenia. Znaczy ostrzeżenia to za moment, ale takie sygnały, żeby zwróciła na niego uwagę. Po pierwsze, słuchajże, córko. Po drugie mówi, spójrz. Czyli tak jakby, no zobacz, wniknij w samą siebie. Po trzecie, nakłoń ucha. Trzykrotnie jakby takie argumenty, aby oderwać ją od tego, aby ona usłyszała ten głos. I teraz są te trzy ostrzeżenia. I po kolei parę zdań na temat tych trzech ostrzeżeń. Pierwsze ostrzeżenie, które usłyszała, to było takie. Zapomnij o ludzie swoim i o domu swego ojca. Zobaczcie, co za dziwna sytuacja. Oto królowa, oblubienica, wiedziona jest do króla. Ma za moment nastąpić ceremonia zaślubin. I w tym momencie pada tak mocne ostrzeżenie. Uważaj, zapomnij o domu ojca. Zapomnij o przeszłości. To jest ciekawa sytuacja. Ona jest fizycznie w drodze na zaślubinę. Gdyby ją tak zapytać, dokąd ty idziesz? No jak to dokąd? No ślub. Za moment jest połączenie. Problem w tym, że ona mentalnie była zupełnie w innej rzeczywistości. Że ona swoim umysłem była w codzienności. Dlatego to mocne ostrzeżenie. Zapomnij o tym wszystkim. Skoncentruj się na tym, co jest przed tobą. Zapomnij o tych wszystkich sytuacjach. To jest tak, jakby, wiecie, myśli tej oblubienicy. Pomimo tego, że fizycznie idzie, ale myślami jest tam gdzieś. W codzienności, w pracy, w firmie, w problemach, w długach, w kredytach, w planach i tak dalej, i tak dalej. Choć idzie, ale swoją mentalnością sięga w inne miejsce. I Duch Święty jej mówi jakby w ten sposób. Obudź się. Obudź się. Pan przychodzi. Na czym ty się koncentrujesz? Jak wygląda twoja codzienność? Czy naprawdę czekasz na Niego? Na co poświęcasz swój czas? Kochani, jasne, że musimy normalnie żyć. Biblia w wielu miejscach nas do tego zachęca i nakłania, że mamy normalnie pracować, dbać o swoje domy, rodziny i tak dalej. Nikt nas z tego nie będzie zwalniał. Tu nie chodzi o to, że mamy coś zostawić i gdzieś samotnie uciec. Ale moi drodzy, jest cel. Jest cel i oby nam ten cel nie umknął. Chodzi o to, kochani, abyśmy mieli ten czas. Jezusowi chodzi o to, abyśmy mieli ten czas z Nim. Oby codziennie. Że choćby na chwilę potrafimy zapomnieć. No właśnie, zapomnieć. Zupełnie się wyłączyć. Zapomnieć o całej codzienności. I złączyć się z Nim. I mieć czas, aby z Nim rozmawiać. Aby z Nim się rozkoszować. A potem wracać znów do swoich obowiązków. Kochani, obyśmy nigdy nie usłyszeli z Jego ust słów: nie znam Cię.
Inaczej mówiąc, nie miałem możliwości Cię poznać. Idź precz ode mnie. Jezus mówi takie dziwne słowa, że każdy, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. A w innym miejscu mówi, że każdy, kto nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i dzieci i tak dalej, nie jest mnie godzien. Wiecie, to nie, oczywiście rozumiemy Boże Słowo. Nie chodzi o to, że mamy się wyrzec wszystkiego i zostać bez niczego. A już zupełnie nie o to, żeby mieć nienawiść do domowników. Absolutnie, przecież wiemy o tym. Ale to jest jakby taki kontrapunkt, coś jakby zupełne odniesienie, żebyśmy zrozumieli, czym naprawdę powinno być nasza miłość do Jezusa. Że w porównaniu z miłością do naszych domowników to jest przepaść. Jak miłość i nienawiść. Tak bardzo powinniśmy Go kochać i być blisko Niego. Drugie ostrzeżenie. Drugie ostrzeżenie brzmi tak. Król pragnie wdzięku Twego. Zanim parę słów o tym, czym jest wdzięk, to chcę zwrócić uwagę na to słowo pragnie. On pragnie. Nie zapomnijmy o tym, że to jest Jego pragnienie, że to jest Jego oczekiwanie. A co oznacza wdzięk? Jeśli On mówi, Król pragnie wdzięku Twego. Dziś Duch Święty do nas, oblubienicy, przychodzi i mówi te same słowa. Do mnie, do Ciebie. Słuchaj, Król pragnie Twego wdzięku. Inne tłumaczenie mówi, piękna Twego, wdzięku Twego. Czymże to jest? Jak możemy być piękni dla Niego? Użyję przykładu. Wiecie, jak każdy przykład jest bardzo płytki i nie do końca szczęśliwy, ale może troszkę nas naprowadzi. Jeśli tu jest mowa o zaślubinach, najprościej przejść na grunt tych zaślubin ziemskich. Wielokrotnie byliście na ślubie. I oczywiście ja mówię teraz o takiej sytuacji normalnej, powiem może troszkę wyidealizowanej, bo może w życiu różnie bywa, ale mówię o takiej naprawdę normalnej sytuacji, nie o jakiejś tam patologii. Jeżeli jesteście na jakimś ślubie, czy widzieliście, w jaki sposób młody pan patrzy na swoją narzeczoną za moment żonę? Spotkaliście się z tym, żeby on patrzył na nią tak niechętnie? Tak w ogóle z jakąś pogardą? Tak jakby był w ogóle niezadowolony, że on obok niej jest? Ja szczerze mówiąc, jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Z reguły, jak jestem na jakimś ślubie, to widzę zachwyt. Widzę zachwyt w oczach tego młodego pana. Zachwyt, który jakby wyraża to jedno. Ona jest najpiękniejsza. Ona jest idealna. Ona jest moja. Ale dlaczego? Kochani, bądźmy szczerzy. Powiedzcie mi, czy jeżeli są te nasze ziemskie śluby, czy zawsze ta młoda pani to jest, że tak powiem, super modelka? Idealna po prostu, tak mówiąc obiektywnie? Raczej rzadko. Mówię o tym, że jeśli chodzi o tą granicę, czy ten pułap takiego naszego patrzenia jako na supermodelkę. Ale on na nią tak patrzy. On na nią tak patrzy. On patrzy na nią jako idealną. Jako naj. Co to sprawia? To sprawia miłość, kochani. To sprawia miłość, że się kochają. To sprawia to, że ona jest mu oddana. To sprawia to, że ona kocha go całym sobą. To sprawia to, że oni należą do siebie bez reszty. I tak na siebie patrzą. I kochani, jeśli chodzi o nasz wdzięk do Jezusa, dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo. Jeśli jesteśmy w Nim rozmiłowani, jeżeli należymy bez reszty do Niego, to On właśnie na nas patrzy jako na pełnych wdzięku. W pieśniach nad pieśniami czytamy, to mówi Król Jezus do oblubienicy, a raczej o oblubienicy. Jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko. Cała jesteś piękna i żadnej nie ma na ciebie skazy. Dlaczego? Bo ona wcześniej mówi takie słowa. Ja należę do mego miłego, a mój miły należy do mnie. Ja należę do mego miłego bezgranicznie. Ukochałam go całym sercem. Między nami jest ta intymność. A wtedy Jezus, czy ten Król, mówi, ona jest piękna.
Pamiętajmy, moi drodzy, że Król pragnie. Król pragnie to widzieć w naszych sercach. On pragnie, Jezus, oblubieniec, z którym za niedługo mamy się połączyć. On pragnie coś takiego widzieć we mnie i w tobie. I wiecie, czym najbardziej Go możemy zasmucić? Czym największą możemy Mu przykrość sprawić? Że o Nim na co dzień zapominamy. Powiem tak troszkę młodzieżowym slangiem, że Go po prostu olewamy. Przepraszam, może to nie powinno wyjść tutaj z moich ust. Ale to słowo młodzieżowe bardzo mocno oddaje to, jak często traktujemy Go. On wychodzi z miłością. On robi dla nas wszystko. A jak często my Go po prostu nie doceniamy, powiem już ładnie. Kochani, stać w szeregu oblubienicy to jeszcze nie jest to samo, co wejść. 10 panien, wszyscy stały. To był szereg oblubienicy. Weszła połowa. I trzecie ostrzeżenie. Już bardzo krótko. Trzecie ostrzeżenie jest: pokłoń Mu się, bo On jest Panem Twoim. I tutaj kończą się już ziemskie analogie. Choćbym chciał jakiś przykład dać, tu już nie ma. Dlatego, że nie można się już tu odwołać do jakiegokolwiek przykładu ziemskiego, bo On jest Panem. I wiecie, powiem to tak bardzo krótko. On, pomimo tego, że jest oblubieńcem, że jest rozmiłowany w nas, to kochani, On nie jest partnerem. On nie jest partnerem do nas, abyśmy mogli negocjować z Nim warunki naszego małżeństwa. On jest Panem. I On czyni to, co chce. Ale nie bójcie się. To nie jest apodyktyczny Pan. To jest Pan, który cokolwiek czyni dla ciebie, czyni z miłości. Czyni po to, aby z ciebie coś pięknego wydobyć. Aby cię przygotować. Aby przygotować ciebie jako piękną oblubienicę. I choć czasem może to nawet boli, to, co On czyni jako Pan, ale wiedz, że czyni to z miłości. Kochani, wezwanie, pokłoń Mu się. Pokłoń Mu się, to znaczy oddaj Mu cześć. Pokłoń Mu się, to znaczy uznaj Jego władztwo. Pokłoń Mu się, to znaczy uznaj Jego panowanie, że On jest Panem i oddaj Mu cześć. Moi drodzy, miejmy świadomość tego, że Jego przyjście jest tak blisko. I On go pragnie. Wiecie, że On pragnie połączenia z nami. On również, dla Niego to też jest cel. Od początku stworzenia, jak stworzył wszechświat, jak ludzi stworzył, jak przez dzieje historii lud prowadził, w końcu poszedł na krzyż Golgoty. To wszystko zmierzało do tego jednego celu, do wesela baranka, które naprawdę się zbliża. On się przygotowywuje. On czeka. Być może już wypatruje tego drugiego orszaku. I wszystko, co czyni, to czyni po to, aby nas przygotować. Kochani, czy jesteśmy gotowi? Czy tylko stoimy gdzieś tak nominalnie w tej szeregu oblubienicy? Czy też jesteśmy rozmiłowanymi i czekamy na Jego przyjście? Kochani, kończąc, chcę jeszcze raz przypomnieć, może dla kogoś najważniejsze pytanie, czy jesteś w arce? Czy jesteś w arce? Czy jesteś zbawiony? Czy twoje imię jest zapisane w Księdze Żywota? Nie ma innych argumentów. Czy masz może wierzących rodziców? Wydaje ci się, że to wystarcza? Wydaje ci się może, że żyjesz tak pięknie, że to wystarcza? Żadnych argumentów nie będzie. Tylko ten jeden. Czy jesteś w arce? Czy jesteś w Jezusie? A jeżeli jesteśmy oblubienicą, kochani, wsłuchujmy się w Jego głos. Wsłuchujmy się w te trzy ostrzeżenia. Po pierwsze, zapomnij. Zapomnij o codzienności. Miej ten czas zapomnienia w Jego obecności. Innym słowem, obudź się. Obudź się, bo On przychodzi. Po drugie, Król pragnie Twojego wdzięku. Król pragnie widzieć Cię pięknym, piękną. Czyli rozmiłowaną w Nim. I On jest Panem. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.